Cześć, witam bardzo serdecznie za felicjami, gdzie przeprowadzicie na kolejny odcinek serii to oczywiście Dzienniki Wojenne Mars. Dokładnie, idziemy do Skama, ponieważ wisimy mu trochę narzędzi. Chociaż nie wiem, czy tego nie zrobiłem w poprzednim odcinku przypadkiem. O właśnie, w sumie nie dałem mu tego, więc jest git. And we will aid yours by waiting for your signal. Perfect. Continue to get ready, won't be long. When everything on our side's in place, I'll let you know and you can start your riot. I would never have thought of organizing a dust revolt. I never gave them a second thought. I didn't realize they had a sense of injustice like ours. Whatever you think of them, you gotta remember that even a dog can turn on its master. And the dusts are a lot closer to us. I see that now. I never even bothered to try to talk to him before. I feel kind of ashamed. No dobra, no to już żeśmy tutaj troszeczkę podziałali. Już mamy jakieś doświadczenie i widzę tu chyba jakąś broń małą. No, nawet lepszą troszeczkę niż nasz poprzednik. I nawet droższą, to już widać od razu. Weźmiemy sobie zaraz lepszą, oczywiście. Rączkę, czy nie, to nie jest rączka, przepraszam, to jest rękojeść, znaczy no, to czym bijemy właściwie, czyli tip, no, czubek właściwie, możemy to tak nazwać. Więc czubek i może trochę rączkę. Iron guard, critical hit, o tak, to jest najlepsze według mnie. No, i tu już mamy wszystko z głowy, to jeszcze zrecyklujemy. I mamy 3 scrap metale. Tutaj nie wiem po co właściwie sprzedawać niektóre rzeczy, wolę jednak rozkładać je na części pierwsze. Wtedy będę miał więcej tych części pierwszych, które przydadzą nam się później. Dobra. Idziemy teraz w Water for the Trip do KM19. I tu może jeszcze coś zdziałam, ponieważ no, już się podejmuję takich poważnych dosyć rzeczy. Tutaj mnie oświeciło jeszcze ostatnio, ponieważ widziałem w nagraniu, że zapomniałem pewnych rzeczy. I właśnie te rzeczy w tej chwili zebrałem. I możemy stąd właściwie chyba ruszać właśnie w stronę MES, gdzie gdzieś tam koło MES właśnie wejdziemy sobie do pól grzybowych, bo tam jako taką mieliśmy się dostać, by wejść. Znaczy no, by dostać się do wody, która będzie nam potrzebna do podróży. Cóż, zobaczymy jak to nam wyjdzie wszystko. Póki co musimy się dosyć poważnie przygotować. Water for the trip. Tutaj jeszcze nikt, widzę, nie czai się na mnie. Ale myślę, że ktoś pewnie będzie chciał się na mnie zemścić za to, że postawiłem na stronę mutantów. Chociaż na razie nikt tutaj nie widzę, żeby się mną interesował. W takim razie idziemy właśnie do cysterny, gdzie sobie się uda nam zrobić misję z wodą. Zdając życie, a to się jeszcze napiję oczywiście, przepraszam was na chwilę, jeżeli tak to staje bezczynnie, ale no, musiałem to zrobić. O, tutaj search scrap metal i idziemy dalej. Idziemy dalej, ponieważ tutaj pewnie będzie trochę ludzi, to wolę sobie lód od razu pozbierać, który właśnie tutaj jest dla mnie przede wszystkim. Nie ma tu niestety części dla mechanika i tego raczej już chyba nie zrobię, choć jeszcze próbuję potem poszukać. Jep. No, czemu ja tą słabą tubą biję w ogóle? Ile inwentory Molbone Equip. O tak, teraz widzę ładnie pieści. Ła! Widzicie jak to ładnie pieścić potrafi? Dobra, tu mamy dwóch kolejnych. Nie wiem czy. O właśnie, papeczka, znaczy no. Papeczka, papeczku. Ale przynajmniej rozbijamy tu dwóch, przynajmniej. No. I teraz tylko ten sam został właściwie. A, broni się, no ale nie za długo się pobronił. Natomiast mam kolejny poziom i kolejne dwa skille. Dobra, przeczekamy ich najpierw, bo to przecież
Co jest w tej chwili najważniejsze? Oczywiście wykańczamy ich, bo gnoje nie chcą za bardzo, żebyśmy przeżyli, więc od razu kasujemy ich tutaj, żeby nikt tutaj mi z nich nie przeżył. Przynajmniej nie będą już wracali gdzieś tam później może na miejsca startowe i przy okazji nie będą nas szukali, może nikomu nie doniosą, że tutaj właśnie się wybraliśmy. Mamy tutaj pistolet, którego jeszcze nie przypisałem, damy go pod czwóreczkę. On jest lepszy według mnie niż tamte pułapki, chociaż trochę dają. Search Workshop. Tutaj nic. Nic nie ma, to jest już trzecie wejście właściwie do workshopu, jakie znalazłem tutaj w tej dziurze, więc trochę ich tu jest, przyznam szczerze. O, Innocent biegnie ze swoją rurą. Tego jeszcze właśnie nie przeszukałem. Warto właśnie przeszukać każdego, bo każdy może mieć coś w sobie, że tak powiem. Jest. Żeby trochę ich osłabić, to właśnie dlatego karabinkujemy ich tu ładnie dosyć. No nie! No nie! Fuck! No czemu mi się tak dziwnie odwrócił? No tak, rozumiem. Czemu się tak odwrócił? Dobra, pomóżmy Innocentowi na początku, bo widzę, że tutaj dosyć sobie nie radzi. No ten Innocent zaraz mi pomoże, być może. O właśnie. Właśnie zebrał się ze dwóch kolegów. Dobra, jeden już został, tylko widzicie. Tylko zniosłem na niego cały ten ciężar. No fuck, tylko na mnie poluje. Dobra, nieważne zresztą. Wykopaliśmy kolejnemu frajerowi, który miał znowuż to okulary. Dlatego rzadko używam. No, nie miał nic, więc seru na pewno zabiorę. Dlatego rzadko używam w ogóle oślepienia, które no mogłoby się przydać właśnie w takich walkach. Ale no ja jakoś nie widzę tutaj tego oślepienia i jakoś go w ogóle nie używam. Oczywiście skipuję te wszystkie sceny z zabiciem, znaczy no, wysysaniem serum, ale tak poza tym zbieram wszystko. Zbieram wszystko, co można. Tutaj dało się gdzieś wejść. Fajnie to coś wygląda, ale tutaj w tej chwili raczej się nie wydostanę, chociaż kto to wie, no kto to wie, tutaj... O, wyczaiłem pewne miejsce, w którym są aż... Dwie kubki dla mnie, wyłącznie dla mnie pewnie. Search. Scrap metal, razy 3. Spoko, tu nic nie ma. Scrap metal. Od tego będę chyba od cholery znajdował. Tutaj szkoda, że za tymi drzwiami jeszcze nic nie ma. Jakaś taka fajna znaczka by mogła być. Wszystkie, nie wiem. Złoty karabin, coś tego typu. Takie co by mogło być. Ale dobra, nie jest źle. Idziemy dalej, bo tutaj nie będziemy przecież stali cały dzień. Więc ruszamy na poszukiwania tego całego pola, gdzie ma być rzekoma woda. Oczywiście już zainteresowało się nami pewne zwierzę, więc klepiemy je po dupie. No niezbyt dużo w tej chwili obrażeń otrzymuję z tej broni, którą mam, tego Molbona. No dawaj Innocent. Musimy ją wziąć, tą mędę na dwa fronty, tak bić ją... O właśnie, tak jak to zrobił przed chwilą nasz Innocent. O, no nie obracaj się. Jak Innocent się zajmie tym sporem, to ja właśnie tak od tyłu wtedy, no, biję. A jak ten się odwróci znowu w stronę moją, to Innocent też się tym pieskiem dosyć ładnie zajmuje. Search. Leather. Spoko. Tutaj mamy pewne miejsce zamknięte. I tutaj byśmy się udać. I tutaj też mamy pewne miejsce zamknięte. Więc idziemy najpierw tutaj, bo tutaj... W sumie nie wiem, co tak naprawdę może być, ale jest już miejsce, do którego prawdopodobnie nie wrócę, więc rzucam się do poszukiwania tutaj pewnych rzeczy, informacji, czy czego tam jeszcze. Oho, panowie, kolegowie. Może z karabinku. O kurde. No. Fucking biczem. No Innocent, co to z tobą jest? Ja tu muszę osłabiać każdego. Ła! Fuck! No co oni grają w ogóle? Nie wierzę, że tak można. A masz, z karabinu każdego. Fuck! Już mnie dojechał, już!
Dobra, ale ja tego tak nie zostawię oczywiście i na pewno zanim przejdziemy dalej, to ja zajmę się najpierw. Kurde. Najpierw zajmę się tymi frajerami, którzy tutaj ścigają nas troszeczkę, jakby to nie powiedzieć. Spróbujmy po cichu tutaj zajść. Fuck, to jest jeszcze jeden gość. Dobra, nieważne. Ła. On też z karabinu? Ła. No. Roy. No patrzcie. Krytyczne, ale to wiele mi daje. Bo ganiają mnie to wszystko. No. No. LOL. Jak to jest możliwe, że ja uniknąłem jego strzału? On tak naprawdę znowu dźgnął mnie nożem. No co za frajer, więc chyba najlepiej będzie tutaj jednak rozprawić się z nimi standardowo, czyli panem, szczelbą, karabinem, jak to woli. Jep. O, to oni go znają, więc znaczy, że ktoś tutaj chyba zaszedłem za skórę wcześniej. No. Dobra, staramy się właśnie zrobić taką małą dywersję, że tak powiem. No. No sent, trzymaj się tam. Ja tu nie mogę walczyć z taką grupą. Która, no. No fuck! Jak oni to zrobili? No co za gnoje jedne, no. Zarżnę ich. Ich matkę też. I matkę ich matek też. Normalnie inni zasługują na to, by żyć. Dobra, zaraz ich tu porozstrzeliwuję wszystkich moim zarąbistym karabinkiem. Jej, jeden wpadł. Lepiej może trochę stracić nawet ja amunicję, chociaż trochę i żałowałem, ale żałuję nawet dalej. Ale nieważne, przynajmniej pozbędę się tutaj frajerów. Może będą mieli, bo tu widzę, coś się świeci, więc pilnują pewnie czegoś, co jest dosyć sporo warte. Zresztą na pewno z nich serum odzyskam, a za to można kupić amunicję i to aż 5 czy więcej, zależy ile sobie wystrzelimy, nie? Dobra, przeszukajmy obydwu, oczywiście zabierzmy z nich esencję życiową, teraz na pewno już nie będą się ruszać, bo jakby się mogli ruszać, skoro serum ich tak naprawdę podtrzymuje przy życiu, a ja właśnie ich tego serum pozbawiam, więc... Arrivederci Roma, bye bye Mascaro i co ty tam jeszcze by można było wypowiedzieć. To teraz tak, przeszukajmy te skrzyneczki tutaj. Open. I co tam w jednej? Broken Lightning. Spoko. A tutaj Chemical Component i Cloth. Broken Lightning. No, trochę słabe. Zaraz zobaczymy, jak to będzie z tymi ulepszeniami. Mailed Bone. Tu jeszcze nawet 18. No, i tutaj nic za bardzo, czyli możemy ją rozłożyć, mimo że można by było za to zarobić trochę serum, to ja to rozłożyłem, bo to jest w tej chwili bardziej mi potrzebne. Bo znaczy w sumie nie wiem, co będzie mi potrzebne w przyszłości, ale ja na razie zbieram wszystko. Taki trochę chomik, może taka taktyka na chomika, ale dosyć skuteczna. Przynajmniej wszystko, co trzeba, jest przy mojej ręce. Właściwie znaczy no... Czasami na tym surowce będą się kończyły, bo ich nie mamy tam za bardzo, ale coś jest. Coś jest na pewno i tutaj... Zaraz, ciekawe gdzie ja teraz... O, pan Piesio. Ła. O, pan Piesio razy dwa. How nice. Dobra, drugiego teraz dojedem. O, ale ładnie taki ogień krzyżowy żeśmy wykonali w tej chwili. I może zaraz dojedziemy chociaż jednego. Że jeden padnie. To drugi też w niedługim czasie to zrobi. Natomiast... O! Jeszcze jeden cios! Dawaj, dawaj go, dojedź! Dobrze! Jeden piesek już pożegnał się z życiem. Zostaje tylko drugi. I widzicie. Tak jak ogień krzyżowy, tak jak mówiłem. Mieliśmy ich tak... Jeden jednego, drugi drugiego. No i proszę bardzo, Innocence również kończy żywot drugiego pieska, który... No nie jest zbyt chyba zdrowy, jeżeli chodzi o jakoś tam, no jakoś tam siekiznę ma chyba, czy coś w ten deseń. Dobra, nieważne. Zbieramy to i idziemy dalej. Idziemy dalej za... No właśnie, to Mushroom Field teraz. Wbijamy. O, to jakieś ciało.
Co w tym ciele? Reinforced Prison Uniform 12 Serum. Wow, czyżby szykowała nam się lepsza zbroja? Czy mi się tylko wydaje? Oj, tak, chyba tak. Tylko teraz trzeba to ulepszyć wszystko. A na to na sens niestety w tej chwili nie stać. Chociaż na tyle co mogę to ulepszam od razu. Hity nowy. Metal. Reinforced Leather. Hitin. Physic Damage Reduction. Oczywiście wezmę sobie to, bo później. Przepraszam. Będę potrzebował tego mimo wszystko. Nie. Tu sobie zbudujemy metal, ponieważ niedługo prawdopodobnie będziemy musieli walczyć z czymś, co kopie nas elektrycznością, więc wolę mieć jednak troszeczkę tego. Equip. No i mamy w tej chwili lepszą zbroję. To możemy sobie za to rozłożyć. Wow, trochę nam rzeczy powpadało, aż 10 różnych rzeczy, więc no, wiecie. Ja to sobie zostawiam. O, tutaj kolega jest pan. Jep. Ale po cichutku dostał. Chociaż widzę tutaj chyba jeden błąd, ponieważ tutaj ich troszeczkę więcej jednak przebywa, a to nie wróży nic dobrego. Tutaj jest tak dużo, że sądzę, że za chwilę znowu czeka nas kolejny zgon. No ej. A Innocence tam też sobie nie daje rady już. Fuck. Musimy dojechać tępniejszy chociaż. No. Dobra, dostał. Ale Innocence też dostał i w tej chwili Lenzy już się nie podniesie, a ja muszę tutaj wyczyścić co do jednego. Ła! Dobrze, że przynajmniej osłabił dosyć poważnie te poprzednie. No. No demet, to jest. Czy one tak blokują moje wszystkie ciosy? Fuck. Fuck, zaraz mnie dojedzie. Jeden z drugim i trzecim. Chciał unikać. Dobra, Health Injection Pack musiał pójść, bo inaczej to by tutaj, nie wiem, czy to się skończyło zbyt dobrze dla mnie. O właśnie. No właśnie, kolega znowu tutaj widzę sobie pozwala na zbyt dużo. Ale jest to na nie. O właśnie. No jeszcze jeden cios. Fuck, ledwo to przeżyłem. Dobra, nieważne. W każdym razie walka skończyła się zwycięsko dla mnie. To się w tej chwili liczy. Nieważne, że straciłem Health Injection Packa i tak dalej. Zaraz sobie zrobimy oczywiście nowego, bo mamy trochę serum. Choć nie będzie to dużo, może zrobię sobie właśnie dwa, żeby po prostu mieć się czym leczyć. Potem sobie może coś posprzedajemy, coś tam, żeby po prostu, wiecie, życie było. I oczywiście ta zbroja nam w tej chwili też dosyć pomaga w uleczeniu się, bo no, dosyć poważnie zostałem zraniony podczas walki z tymi mutantami. Bo jakby nie było, to są mutanty. Bony, 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 dwa razy bony. Tutaj nic. Zaraz. Przeszukajmy tutaj wszystko. W celu ewentualnego miejsca, w którym jeszcze coś by mogło być. Ale widzę, że tutaj chyba nic nie ma. Chociaż. A, widzicie, to się. Kółko biegałem, więc no dobra, nieważne, nie skomentuję nawet tego. Idziemy dalej. Uhuhu, tutaj tych koleżków jest troszeczkę, i jeszcze więcej. Dobra, spróbujemy zaszukać tego. O, nawet nie zabrałem mu całego życia, ale już jest po nim. Ale tego koleżkę, no nie wiem, czy zaraz mi trzeba będzie dojechać, bo on mi będzie robił najwięcej znowu szkód, ponieważ te małe tak naprawdę no nie są tak groźne jak ten wielki. Jep. Dobra, dojechany. Bij go, bij. Fuck. No, czemu do mnie? Co za amenda głupia. No. Zostaw mnie w spokoju. Dawaj go tam. Dostał troszeczkę, ale niezbyt dużo. Nie. Oj. A wy co tutaj, kurde, kminicie? Tu jeszcze trzech było? Ja pierdziele, ty. Serio? Jeszcze ich trzech?
A nawet więcej się chyba tutaj robi. Skąd oni się wszyscy wzięli? Tak naprawdę zepsułem, znaczy zniszczyłem tego największego i co? I dalej tutaj nic. No. No. Trapy mam. Ale czy te trapy coś dadzą? No nie, to za długo się roznosi. Chociaż może. Jep. A, zdążyłem, dobra. To teraz nakieruj tych debili na tą pułapkę. Nie wiem, czy to będzie. Ła, czy to będzie możliwe w ogóle, bo one gdzie nie kwapią się do tego. O, fuck. Prawie się zabiłem. Fuck. Doskoczył do mnie jeszcze szmaciarz. Co za gnoje. Tutaj, no, nie jest łatwo. Mówili, zresztą ostrzegali tam mnie, że jestem trochę głupi, że tutaj idę, ponieważ pełno tutaj tych właśnie zwierząt jest. Ale ja może właśnie trochę sprytem się tutaj wykażę i podstawię pułapeczki. Chociaż nie do końca się teraz wykazałem sprytem, bo oczywiście zamiast użyć skradania się, to ja oczywiście musiałem biec. No, trochę skaleczyłem przy okazji mojego kamrata, ale nie na tyle, żeby zginął. Chociaż, no, oj, chyba się też zapędzę tych kozirów zaraz. Zobaczcie, ich tu jest. Od razu wszystkich na siebie wziąłem. No, co tu się dzieje, nie? Masakra. No właśnie, już nawet tam Innocent prawie pada w walce z niedościgłym, tym dużym molem. Nie wiem, jak go nazwać, co to jest za mol właściwie. W każdym razie tego biegnie do mnie dużo. A masz. No, jeszcze zablokował. Dobra, nieważne, zginął. Zginął śmiercią naturalną, ponieważ zginął w walce. Ła! To jednak już bolało. Ten gnój pewnie mi najwięcej ten duży będzie robił. Nie wiem, jak go tutaj teraz podziałać z tym wszystkim. No właśnie, właśnie! Tak. Dobra, dojechał mnie. Ale może teraz uda mi się to zrobić bardziej po cichu, bo to przed chwilą co zrobiłem, to nie było jakiś tam specjalny akt odwagi, tylko głupoty właściwie, że chodzę na głośniaka do nich. Search. Huntman made grenade. To mi się przyda, ale to za chwilę. Najpierw zróbmy może tak. Pułapeczkę zrobimy. Okej. I tu zrobimy drugą. I teraz walniemy tego kolegę, który najwięcej szkód nam robi. Oczywiście krytycznym strzałem. Chyba tam troszeczkę też premii dostał, ponieważ jakąś tam chyba premię miałem do atakowania z nienacka. No dobra, nieważne. W każdym razie już praktycznie gościu schodzi z tego świata, tylko o właśnie, nakierowałem trochę i mole, już drugi z nich wpadł, a nie, ten jeszcze nie wpadł, teraz dopiero, to już dwa z nich zabiłem, wow, no, zabij gnoja, no, nie mogę się ruszyć w ogóle, dobra, ciekłem jakoś, health injection pack musi być, inaczej nie ma szans, żebym w ogóle ostał na nogach. Może tutaj się nakieruję, czy co? No nie widzę, żeby chcieli. Ła, fuck, nie chcą, to jest najgorsze. No i może teraz? Dalej nie, pewnie dalej będą ze mną biegać, ale oczywiście nie mają ochoty wstępować na minę. Co oni wywąchują to czy jak? Dobra, spróbujmy handmade grenade. Pod jedynkę damy. I spróbujemy teraz rzucić im pod nogi, tylko się na to odwróć. No nie. Jest. O, i to ich trochę pokaleczyło. Oni właśnie za nim staną, to już tutaj wszystko. No i dziękuję panom za walkę. Mogę to podnieść właściwie? O, mogę. To bardzo dobrze. To mi się przyda gdzieś tam w przyszłości. Dobra, w każdym razie tutaj wszystkich już moli wybiłem. Nie ma już problemu z nimi tutaj przynajmniej.
Nie wiem, czy to było potrzebne właściwie, ale ja tutaj w razie czego jakaś tam pomoc jest. W każdym razie no, nie zrobiłem tego dla jakiejś tam pomocy innym, tylko po prostu, żeby uciec z tego cholernego więzienia, które robi się już tak ciasne, zwłaszcza, że ten grubas ciągle gdzieś tam nam nadeptuje na odcisk. Chociaż dostał już w dupę, więc mam nadzieję, że na razie się gdzieś tam schowa w cieniu, ale pewnie znowu za jakiś czas będzie nam utrudniał życie. Dobra, w każdym razie teraz za te drzwi i już powinniśmy docierać do właśnie do miejsca, gdzie mamy tą Waterford Tip zrobić. Wow, może ja tutaj poczekam chwilę, chociaż patrzcie, one się atakują nawzajem, co za tym idzie, to jest dosyć ciekawe. No Innocent, nie idź jeszcze, dobrze, że cię zblokowałem, tak jakbym go ręką trzymał czy coś, ale to pewnie zaraz się przebije. On, dobra, oho, idzie do nas. Trochę może głupotą było atakowanie w takim momencie, chociaż Innocent widzę w dosyć dobrym momencie atakuje mola od pleców, jeszcze został nam piesek i ten niesmaczny, wielki towarzysz mol. Dobra, wielki towarzysz mol zabity. I piesek również dostał po dupie moją pałeczką, która no jest dosyć ostra, bo ma gwoździe. Lecher komponenty, jakie chemikalne komponenty. Search. Bone. Dobra, gdzieś tutaj coś zaraz ma być, coś, gdzieś coś, coś tam, coś, coś. Tutaj coś jest? Właśnie. Właśnie, bo potem to przegapił, a kości nie wiem gdzie się przydadzą, ale się pewnie przydadzą gdzieś tam. No, nie walczą mu pałką, tylko otwieraj. O, jeszcze piesek pilnuje, widzę tutaj na lokacji, którą mamy właśnie odwiedzić. No to jest już właściwie tutaj miejsce, gdzie mamy zdobyć wodę do podróży. No i sieka poszła. Ale duży ten pies. Aha, i właśnie tutaj się świeci. Draw water. No i kręcąc tym pokrętłem, Boże, nie wiem jak to nazwać. Właśnie dokończyliśmy jedną z głównych misji. Chociaż jeszcze tutaj przeszukam, bo może coś tutaj być ukrytego. O właśnie, że o tym właśnie mówię, że coś może być tu ukryte. Jakieś surowce ciągle, to trzeba poszukiwać tego, bo to nie ma innej opcji nawet na to, żeby... O właśnie. Kolejne miejsce, tu są kolejne rzeczy, ally, chemical components. Dobra, tutaj już raczej nic, ale to nic nie widzę, więc open, może skradajmy się, ponieważ no, tutaj jednak mogą być jeszcze jakieś stwory, które ewentualnie mogły zaszkodzić by mojemu bohaterowi, no, który, znaczy no ja jestem w tej walce tak średnio, więc muszę jednak zachować czujność. Niestety nie widzę tu, znaczy niestety, widzę tutaj jedynie prostą drogę, więc biegniemy od razu i dupie mamy, jeżeli jakiś nas pies zaatakuje czy coś. Back outside to cistern, lift the mushroom field. A, wychodzimy akurat idealnie w miejscu, w którym praktycznie zaczynaliśmy, więc wychodzimy stąd i idziemy po wielką ucieczkę, czyli pewnie uzgodni coś z Jayem, ponieważ on również przyłączył się w sumie do naszej ucieczki. Warlock map. No, wielka ucieczka. Bob, Jay. Skill. Właśnie, mieliśmy do rozdania. To może zainwestujmy. Steel Fingers, Nail Gun, właśnie. To będzie mi potrzebne, ponieważ z tym rzeszczackiem ja się posługiwał, więc póki co w karabinek idziemy jeszcze zobaczyć tylko Aquarius i atrybuty. No właśnie, tutaj mamy na razie 75 regeneracji na minutę, znaczy na sekundę, nie jest źle, więc dobra. Tu już raczej wszystko jest gitara, El Mayonez, Gitaros, Sanchezos, nie wiem co tam jeszcze. Teraz tak. W którą to stronę? Tutaj pójdziemy. Sorry. Nie. W
Tom nie. Tom. Bo tutaj jest Jay. Tu i tak przynajmniej pokazywało, że jest Jay. Więc do Jaya właśnie w tej chwili udajemy się. Może jeszcze nie. Jeszcze mnie ciekawi pewna rzecz. Czy mogę już wydać właściwie... Nie, map. Escape, find the job of the power plant, to jest zadanie dodatkowe. Handyman assistant. The great escape, go see the journey. Dobra, bym zrobił jeszcze tą misję. Więc poszukam jeszcze trochę... właśnie miejsca, w którym ewentualnie mogłoby się znaleźć surowce, ale to i wy zobaczycie w kolejnym odcinku już wielką ucieczkę. Ja tymczasem postaram się poszukać surowców, więc żegnam się teraz z wami. Na razie.